Drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na boginię, mam pewną historię jako ilustrację jednego z podstawowych błędów, które popełniają kandydatki na boginię. Taka kandydatka na boginię bierze sobie za partnera zamiast księcia z bajki, bierze sobie za partnera Adonisa. Adonis to jest świetnie zbudowany facet, który dziesiątki godzin spędził na siłowni, żeby wyrzeźbić swoją klatę, swój kaloryfer. Dziesiątki godzin spędził w solarium, żeby nabrać odpowiedniej farby. Dziesiątki godzin spędził u fryzjera, żeby mieć odpowiedni wygląd. Taki Adonis, jak się na niego patrzy, to się nabiera więcej powietrza, niż człowiek może zatrzymać. I się robi takie i wszystkie dziewczyny tak reagują na Adonisa. Jeżeli weźmiesz sobie takiego Adonisa za partnera, wszystkie inne twoje koleżanki, a w szczególności te, które były do tej pory przyjaciółkami, staną się twoimi wrogami, gdyż one będą uważały, że jak masz bóstwo, to będziesz traktowana jak bogini. Wprost przeciwnie, jak sobie weźmiesz za partnera Adonisa, to on będzie odgrywał rolę bóstwa. On będzie grał rolę Boga. On będzie tym, przed którym będą klękały tłumy, do którego będą się uśmiechały całe tabuny kobiet. To będzie ten, który będzie zainteresowany, żebyś go też podziwiała, jego klatę, jego wrzody pod pachami, które mu uniemożliwiają opuszczenie rąk. I owszem, możesz liczyć na to, że on te ręce będzie miał zawsze rozłożone, ale nigdy w swoim kierunku, bo nie będę ciebie przytulał, bo mu nie starczy miejsca. On nie będzie ciebie nosił na rękach, tylko on będzie chciał, żebyś ty ewentualnie była gotowa go nosić na rękach. On nie będzie grał w piłkę, bo to nie jest sport godny Adonisa. On będzie stał na piedestale, a ty będziesz przed tym piedestałem klęczała i go podziwiała. Dlatego uważaj, gdyż Adonis się nadaje na bóstwo, a nie na partnera. Jeżeli chcesz faceta podziwiać, to nie licz na to, że on ciebie będzie podziwiał. Jeżeli ty go chcesz podziwiać za jego urodę, to nie licz, że on cię będzie podziwiał za coś innego niż twoja uroda. Czyli jeżeli chcesz być szczęśliwa, to nie bierz sobie bóstwa za partnera. Weź sobie takiego, który w tobie będzie widział bóstwo i będzie gotów cię nosić na rękach, nawet jeśli masz lekką nadwagę.